Słuchajcie, muszę wam to dzisiaj powiedzieć. Jesteście naprawdę wspaniali. Znaczy mówię do tych wszystkich, do tysięcy Polek i Polaków, młodych i starszych, którzy od kilku dni na okrągło, przez dzień i noc pomagają naszym siostrom i braciom z Ukrainy w tej dramatycznej potrzebie, w jakiej się znaleźli. Jesteście no, naprawdę wspaniali. Ja no, non-stop jestem na telefonie, rozmawiam. Jest dużo tematów, wspieramy Ukrainę. I właściwie nie ma polityka europejskiego czy ukraińskiego. No, kilkanaście godzin temu z domu rozmawiałem z prezydentem Poroszenko, kilka dni wcześniej z Kliczko, kilkadziesiąt godzin temu. I oni wszyscy mówią jedną rzecz, niezależnie od tego, co jest tematem. Pozdrów, pogratuluj, uściskaj tych wszystkich Polaków, którzy pomagają uchodźcom, że wykonujecie kapitalną robotę i że cała Europa jest taka dumna. Ja rzeczywiście najchętniej bym was wszystkich no, razem i każdego z osobna wyściskał. Tych, którzy są dzisiaj w Korczowej, w Hrebennem, nie wiem, w Krościenku, w Medyce, ale też w całej Polsce. Bo przecież tych przykładów są naprawdę tysiące. Jak zbieracie pieniądze, to naprawdę na wielką skalę. Są nasze fundacje takie, no, dwie mam w pamięci, się pomaga i pomagam.pl i tam jest w sumie chyba 500 000 ludzi już płaciło i zebrano już naprawdę grube miliony. W Warszawie, mój przyjaciel w Warszawie oddał mieszkanie do dyspozycji, tak jak setki z was. Wiecie, to kapitalnie działa, ludzie spontanicznie się organizują. On oddaje mieszkanie, jakaś grupa robi zakupy, inna przygotowuje to mieszkanie, mebluje. I to się dzieje w całej Polsce. My tych przykładów mamy przecież o wiele, wiele więcej. Jakaś firma oddaje 1000 swoich samochodów, żeby przewieźć Ukraińców spod granicy w głąb kraju. Naprawdę no, daję ci dziś przykład całej Europie, co znaczy taka autentyczna wspólna solidarność i nie sparaliżował was strach, nie opanował egoizm. Jesteście naprawdę wspaniali. Ja dziękuję wam z całego serca. Piszecie właśnie piękną kartę historii Polski.